Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej organizowało ewakuację z Charkowa i okolic. Kierowcy przewozili uciekających Ukraińców do przygotowanego wcześniej ośrodka w Switłowocku. Tam uchodźcy oczekiwali na dalszy transport. Specjaliści z Medycznego Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej ewakuowali ukraińskich pacjentów, dzieci z oddziałów onkologicznych, osoby potrzebujące specjalistycznego leczenia, starszych i samotnych. Po 24 lutego 2022 roku w Polsce zatrzymało się na chwilę lub dłużej prawie 2 miliony uchodźców z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. W marcu 2022 roku fundacja otworzyła całodobowe, unikatowe w skali globalnej centrum tranzytowe przy dworcu Warszawa Wschodnia, stworzone tylko dla uciekających przed wojną z Ukrainy. Jednocześnie w stronę Ukrainy ruszyły transporty humanitarne. Fundacja dostarczała koce, latarki, generatory, żywność, artykuły higieniczne. Organizowała też środki ochrony osobistej, sprzęt i karetki dla szpitali. Fundacja działała tuż przy linii frontu, dostarczając pomoc do najbardziej zniszczonych miejsc w obwodzie chersońskim i samego Chersonia. Wolontariusze Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej przekazywali sprzęt strażacki. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej pomagało tym, którzy nie mieli środków do życia. Kilkadziesiąt tysięcy osób otrzymało wsparcie finansowe i dopłaty do czynszu. Dostarczało paczki z nasionami dla rolników. Organizowało bezpieczne miejsca i zapewniało opał na zimę. Pracownicy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i wolontariusze pomagali też powodzianom po wysadzeniu tamy na Dnieprze w Nowej Kachowce. W 11 różnych gminach w Ukrainie fundacja uruchomiła programy zatrudnienia interwencyjnego Cash for Work. W połowie 2023 roku ruszyły odbudowy i remonty zniszczonych domów. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wspierało odtwarzanie usług publicznych w ukraińskich miastach. Dzięki pojazdom dostarczanym przez fundację w Trościańsku przywrócono transport publiczny, a pomoc humanitarna mogła dotrzeć do najbardziej potrzebujących. W Truskawcu fundacja wyposażyła schrony w szkołach, żeby dzieci mogły znów uczyć się razem. Fundacja jako jedyna polska organizacja pomagała też ukraińskim uchodźcom na granicy łotewsko-rosyjskiej i łotewsko-białoruskiej. Ukraina została włączona do systemu Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności Cywilnej, dlatego Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej mogło uruchomić w Polsce w okolicach rzeszowskiego lotniska Medevac Hub Jasionka dla pacjentów z Ukrainy transportowanych na leczenie do różnych europejskich krajów. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej ewakuowało m.in. dzieci z chorobami onkologicznymi i osoby z ciężkimi poparzeniami. Fundacja wspierała uchodźców z Ukrainy w organizowaniu życia na nowo w Polsce. Szczególnie tym, którym było najtrudniej, starszym, samotnym, osobom z niepełnosprawnościami. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wypłacało zapomogi i finansowało dopłaty do czynszu. Dla tych, którzy mogli podjąć pracę, fundacja organizowała kursy językowe i zawodowe. A dzięki programowi Cash for Work zatrudniono asystentki nauczycieli, psychologów, tłumaczy, ale też artystów w warszawskich teatrach, muzeach, bibliotekach i domach kultury. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej pomagało w adaptacji i nauce dzieciom z Ukrainy. W Supraślu, Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Siedlcach i Bydgoszczy wyremontowano klasy w szkołach. Inne placówki otrzymały dodatkowy sprzęt, jak laptopy, projektory czy meble. W stolicy powstało Centrum Edukacji i Kreatywności dla matek z dziećmi, by najmłodsi mogli bawić się razem, a dorośli skorzystać z pomocy. W wakacje fundacja organizowała półkolonie w 10 polskich miastach. W Warszawie dla ukraińskich uczniów otwarto Centrum Edukacji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej z ukraińskim programem i językiem nauczania. Wojna nadal trwa. Nie tylko w ich wyobraźni. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej nadal pomaga Ukrainie i ukraińskim uchodźcom w Polsce. Także dzięki Wam nadal można pomóc.